Szkoda czasu na złe seriale. Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz. W tym odcinku naszego podcastu porozmawiamy o serialach biograficznych, o wielkich kobietach. Jestem bardzo podekscytowana tym odcinkiem, bo mamy naprawdę świetne propozycje. Dzisiaj będziemy głównie chwaliły, do tego jeszcze praktycznie same nowości. Dawno nie miałyśmy takiego odcinka, w którym tak wiele nowych seriali byśmy polecały, ale też tak wiele seriali odrzucały, w tym sensie, że po prostu tych seriali biograficznych jest tyle i seriali biograficznych o kobietach, że musiałyśmy dokonać subiektywnego wyboru. W związku z tym same najlepsze propozycje. Zaczynamy. W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Madame C.J. Walker to bohaterka serialu Własnymi rękoma, inspirowanymi właśnie historią tej bohaterki. Jest to postać znana bardzo w Stanach Zjednoczonych, a poza Stanami w ogóle nieznana. Była to pierwsza kobieta, pierwsza czarnoskóra kobieta, która została milionerką. I właśnie o tym jest ten serial. O tym, jak z praczki bardzo biednej osoby staje się potentatką, staje się właścicielką wielkich fabryk, wielkiej marki. To jest historia od osoby, która jest bardzo zakompleksiona, biedna, wycofana, bez nadziei, do osoby, która uważa, że może podbić świat. W roli głównej Octavia Spencer i jest to serial zdecydowanie dla fanów tej aktorki. Jeśli to powinny być brawa. Powinny być takich braw, wiwatów i właśnie jak pada nazwisko tej aktorki, to zawsze powinniśmy włączać taki dźwięk. Musimy to jakoś zaplanować, gdzieś jakiś przycisk sobie stworzyć razem z brawami. Chociaż ja nie jestem jej taką wielką fanką. Jak możesz, bluźnierstwo. No nie, no bo serial Własnymi rękoma, właśnie sięgnęłyśmy po ten serial teraz, dobierając różne seriale opowiadające o prawdziwych kobietach, opowiadające o biografiach. I ja uważam, że to jest chyba serial najsłabszy w naszym zestawieniu. I też nie za bardzo przepadam za Truth Be Told, czyli serialu, w którym Octavia Spencer również grała główną rolę. Innej jej role nie mam do czego się przyczepić, ale te dwa ostatnie seriale jakoś mi nie podeszły. No ale historia na pewno jest inspirująca i w ogóle ważna dla całej historii kapitalizmu na świecie właściwie. I ja dowiedziałam się o niej właśnie z tego serialu. To jest historia kobiety, która w pewnym momencie decyduje się stworzyć serię linii kosmetyków dla kobiet czarnych, ponieważ kosmetyki w Stanach Zjednoczonych w tamtym czasie były przeznaczone tylko dla kobiet białych, nie były skupione na potrzebach na przykład włosów, które mają inną strukturę, mają inne problemy niż właśnie kobiet białych, więc jest to emancypacyjna historia na wielu poziomach, bo po pierwsze biedna kobieta postanowiła wziąć los we własne ręce i zająć się sama produkcją kosmetyków i zmienić swoje życie. Te kosmetyki są przeznaczone dla osób i dla grupy, która była ignorowana i niedostrzegana przez przemysł kosmetyczny, a przez to w jakiś sposób też wykluczona. Jest to też historia o tym, że ona jest kobietą i o tym, jak trudno nawet w swoim środowisku, w swojej grupie społecznej, trudno jej się wybić ze względu na to, że bardziej patrzą i słuchają jej męża, który jest w tym serialu bardzo cukierkowy, bo jest takim wspierający, trochę w cieniu żony i właściwie akceptujący tę sytuację. I tak to wygląda przynajmniej na początku tej historii. Jak wygląda dalej? Ja bym jednak polecała ten serial, żeby go zobaczyć, choćby po to, żeby poznać tę postać. Ja się z tobą nie zgadzam. Ja jestem wielką fanką Octavii Spencer. Uważam, że aktorka o takim wachlarzu umiejętności, też o takim wyglądzie, jest naprawdę cenna i cieszę się, że jest tyle seriali, to znaczy dwa, ale to już jest dużo, gdzie ona gra główną rolę i to na przykład jak wygląda nie jest też głównym tematem tych seriali. To znaczy mamy seriale, których główną bohaterką nie jest kobieta, która jest hollywoodzką pięknością, tak powiem. Dziękuję. Dokładnie tak. I to jest super i uważam, że bez niej ten serial w ogóle nie miałby racji bytu. Znaczy, gdyby nie Octavia Spencer, nie ma tego serialu.
Dobrze, ja mam prawo za nią nie przepadać, ale oddam ci sprawiedliwość, że można się tam skupić na innych aktorach, przede wszystkim na Tiffany Haddish, która jest świetną komiczką i znamy ją również z innych seriali, która gra córkę Sary Bridloff, czy Madame C.J. Walker, bo to było jej nazwisko po mężu właśnie, dzięki któremu firmowała swoje kosmetyki, a Lila jest osobą, która jest nawet ciekawsza niż sama główna bohaterka, bo to była, jest to troszkę wprost, a trochę nie wprost powiedziane, że jest ona osobą homoseksualną, w tamtych czasach bycie osobą niebiałą, a jednocześnie nieheteroseksualną sprawiało, że się jest podwójnie wykluczonym i to też był wielki problem. Ona przeprowadziła się do Harlemu, tam właśnie rozwijała też biznes swojej matki, a jednocześnie była taką mecenaską kultury w Harlemie i to w tym serialu mocno czuć, że ona rozwija skrzydła i też ma swoją własną historię do opowiedzenia przede wszystkim. Też chciałam dodać do tego, co wcześniej powiedziałaś o tym właśnie, że serial jest wartościowy, dlatego że opowiada o kobiecie, która odniosła sukces, ale też pomogła innym kobietom odnieść sukces i cała firma bazowała na takiej sieci konsultantek, tak byśmy dzisiaj nazwały te przedstawicielki handlowe, które prezentowały klientkom kosmetyki właśnie Madame C.J. Walker. Zatem jest to właśnie taki bardzo mocno kobiecy serial z kobietami w rolach głównych i jako najważniejszymi postaciami. Też dosyć mocno bajkowy, prawda? Bajkowy na wielu poziomach, bo po pierwsze wizualny, bo mamy takie trochę sceny taneczne w różnych momentach, kiedy coś się udaje Sarze Bridloff, albo kiedy ma jakiś moment, wpadają w taki tryb marzeń, to też nagle pojawiają się tancerze, ale też trzeba przyznać, że nie tak jak Dickinson i serial Wielka, ale jednak ta produkcja odchodzi od tych prawdziwych wydarzeń. Taki przykład, mamy tutaj taką oś konkurencji między Annie Malone i Sarą Bridloff, które mają podobne kosmetyki i mają podobną grupę docelową. W serialu jest pokazana scena, kiedy Sarze Bridloff odmówiła Malone pracy i zatrudnienia, bo była tylko praczką. W rzeczywistości wyglądało to inaczej. Bridloff pracowała przez kilka lat dla Malone i takich różnych odejść od prawdziwej historii jest tu kilka. Jak czytałam recenzje amerykańskie tego serialu, to też sporo było kontrowersji wokół Madame C.J. Walker i więcej ludzkich słabości, więc też trzeba na ten serial patrzeć trochę przez, jak na taką trochę bajkową wersję całej tej historii, która była bardzo interesująca. Do obejrzenia jest na Netflixie, to jest miniserial, więc tylko 4 odcinki. Historia Madame C.J. Walker, pierwszej afroamerykanki, która została milionerką dzięki swojej własnej firmie. Wielka, The Great, serial dostępny na HBO Go, składający się z 10 odcinków, a nazywany młodszą siostrą faworyty, czyli oscarowego filmu Yorgosa Lanthimosa, ale nie dlatego, że Lanthimos jest zaangażowany w serial The Great, tylko ze względu na postać Tonego McNamary, współscenarzysty faworyty, który właśnie jest showrunnerem i reżyserem serialu Wielka, który opowiada o historii młodej carycy Katarzyny Wielkiej, no ale tam jest dopisek w tytule, że historia jest tylko momentami prawdziwa. No te momenty są rzadkie, no i porównując ten serial do faworyty, to jednak Elle Fanning to nie Olivia Colman, która miała tak popisową rolę w faworycie, ale też Elle Fanning w tym serialu rzeczywiście daje popis swoich aktorskich umiejętności. Aktorka znana z filmu Czarownica, nie wiem czy pamiętasz jej postać, bardzo podobną, tylko bez ewolucji, do Katarzyny Wielkiej. Elle Fanning jest aktorką, którą znamy właściwie od urodzenia, bo ona chyba debiutowała w filmie, zanim zaczęła chodzić, zresztą też jak jej starsza siostra Dakota Fanning. I to nie jest jedyna taka dziecięca gwiazda, która się pojawia w serialu Wielka, bo partnerujący jej Piotr III, czyli Nicholas Holt. Ty mówiłaś, że pamiętasz go z któregoś z filmów, jak był dzieckiem. Przypomnij mi, co to było.
to był sobie chłopiec z Hugh Grantem w roli głównej i to było coś, co mi bardzo przeszkadzało, bo przez pierwsze 3 odcinki myślałam tylko o tym małym chłopcu i jego brawurowej roli i ciekawej osobowości właśnie z tego filmu i po prostu jako dorosły i jeszcze taki i ten Piotr trzeci w tym serialu, bo jest po prostu, to było dla mnie bardzo trudne na początku, żeby się przyzwyczaić, że on gra taką postać, bo Piotr trzeci w tym serialu to głupek, wariat, pijak, kuriozalna postać, która pcha Rosję ku przepaści, a jedyną nadzieją dla Rosji w tym serialu jest Katarzyna Wielka. Dla tych, co uważali na lekcji historii w Polsce, no momentami bolesna ta wersja historii. Ale my ją poznajemy na samym początku, kiedy dowiaduje się, że jej ojciec zorganizował zaręczyny z carem Rosji, jedzie do tej Rosji, z miejsca w ogóle właściwie nie wiadomo dlaczego, zakochuje się w tym kraju i stwierdza, że ona jest taka, jest przede wszystkim Europejką, jest dobrze wykształconą młodą kobietą, jest zafascynowana francuskimi ideami, Voltairem, Rousseau, pomysłami na demokrację, pomysłami na nowe społeczeństwo, no i jedzie do tej Rosji, spotyka się z Piotrem, który właśnie tak jak powiedziałaś, okazuje się być takim nieudolnym władcą, podporządkowanym doradcą, lepszym i gorszym. Na dworze panuje jego dość bezsensowny terror, seks, pijaństwo i ta Katarzyna Wielka, jak Katarzyna wtedy, jeszcze niewielka, jak taka księżniczka Elza z Krainy Lodu w tych swoich błękitnych sukniach wkracza na ten dwór i postanawia na nim coś zmienić i właśnie na tym zasadza się fabuła pierwszego sezonu i wszystkie perypetie, które na dworze mają miejsce, są bardzo ciekawe i też bardzo współcześnione. Mi się ten serial skojarzył z innym serialem historycznym, kostiumowym, który też omawiałyśmy w naszym programie, czyli mianowicie z Dickinson. O którym jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać, ale rzeczywiście to jest pewna wersja historii i właściwie ja najchętniej bym w ogóle oddaliła kwestię tego, że ten serial ma cokolwiek wspólnego z jakąkolwiek historią, tak. a właściwie ją odłączyła, bo przez to ten serial zyskuje, bo McNamara jest wyraźnie zafascynowany Katarzyną Wielką i właściwie chce ją pokazać jako taką wyjątkową postać, jako kogoś lepszego, jako kogoś bardzo szlachetnego, niezwykle pięknego. No, widać, że on z całej tej historii wziął wszystkie najjaśniejsze punkty i próbuje z tych najjaśniejszych punktów stworzyć historię. To się bardzo przyjemnie ogląda. Zdecydowanie jest zabawnie, nawet nie momentami, tylko w ogóle można się na tym serialu pośmiać. Chociaż oglądając, bo ja jednak przez to, że on niedawno miał premierę, obejrzałam wszystkie 10 odcinków prawie że jednym ciągiem przez weekend i trochę się nim zmęczyłam. To znaczy, moim zdaniem on mógłby być krótszy o 3 odcinki, że można by było bardziej skondensować wydarzenia, które się tam działy, bo czasami wpada się w takie zmęczenie tym, co właśnie najbardziej gra w serialu, czyli właśnie kolejnymi idiotycznymi decyzjami Piotra III, intrygą, która prowadzi do tego, żeby Katarzyna przejęła władzę na dworze, która też się niebezpiecznie rozciąga, niebezpiecznie nudno się rozciąga. Ale też są takie perełki odcinkowe, mój ulubiony odcinek z królem Szwecji. Piotr III prowadzi wojnę ze Szwedami, ginie na niej mnóstwo Rosjan, cały czas oni się kotłują na froncie i Piotr III spotyka się z królem Szwecji i nagle się okazuje trochę jak we współczesnej polityce, że możemy walczyć i możemy publicznie drzeć ze sobą koty, a jak się spotykamy, to napijemy się razem wina i okaże się, że mamy ze sobą więcej wspólnego niż nam się na początku wydawało. W ogóle bardzo ciekawe spostrzeżenia w tym serialu odnośnie współczesnej polityki widzę. Przyjemna produkcja do obejrzenia na czas pandemii, ale też bez bardzo wysokich oczekiwań. Ja myślę, że w niektórych recenzjach ten serial jest przeceniony. No właśnie nie wiem, cały czas się nad tym zastanawiam, czy jest przeceniony, czy nie. Tak już z pewnego oddalenia myślę sobie, że rzeczywiście, jeśli patrzę na to, co się pojawiło w tym roku w serialach, na platformach internetowych w Polsce do obejrzenia, to jakoś jest to jedna z rzeczy, która mnie najbardziej zaciekawiła, no ale tak jak powiedziałam, ile razy można słuchać tego okrzyku haza, który się co chwilę pojawia jako wyraz
uwielbienia dla króla, ale właściwie też jako przerywnik. Też warto wspomnieć o tym, że ten serial jest z lekka młodzieżowy, ja bym go nazwała takim serialem dla młodzieży. Jest tam dużo przekleństw, też przez to, że jest taki dosyć cyniczno-śmieszny, ale też na przykład dlatego, że jest tam świetna muzyka i to też go łączy z serialem Dickinson, o którym zaraz będziemy mówić. No ja po prostu zachwyciłam się, kiedy usłyszałam piosenkę Patti Smith, Everybody Wants to Rule the World, albo piosenkę Primal Scream. Więc jakoś do tych dekoracji sprzed wieków pasuje świetnie taka współczesna muzyka. No i trudno tutaj nie wspomnieć też o serialu Katarzyna Wielka z Helmirem. Który nie jest jakimś wybitnym serialem, właściwie jest taką produkcją dość nudną. To jest takie trochę odwrócenie The Great, czyli Wielkiej, tego serialu, o którym my rozmawiamy, bo to jest schyłek życia cesarzowej, pokazany właśnie przez Helen Mirren, która nie tylko gra główną rolę, też jest producentką tego serialu. O serialu Katarzyna Wielka, też dostępnym na HBO jak serial Wielka, o którym dzisiaj rozmawiamy, rozmawiałyśmy w naszym podcaście w specjalnym odcinku poświęconym kobietom, które nosiły na swojej głowie koronę przez jakiś czas. Teraz rozmawiałyśmy o serialu Wielka, dostępnym na HBO i HBO Go, a przechodzimy do moim zdaniem dużo lepszej produkcji, ale też bardzo młodzieżowej. Czas na serial Dickinson, opowiadający o życiu, a właściwie fragmencie życia wybitnej amerykańskiej pisarki, poetki Emily Dickinson. I mam wrażenie, że on ma bardzo dużo wspólnego z serialem Wielka. Wydaje mi się, że jeśli któryś z tych seriali już oglądaliście, państwo oglądali, to warto też sięgnąć. I spodobał się, to warto sięgnąć po ten drugi, którego nie oglądaliście. Nie wiem, czy to nie jest zbyt skomplikowana konstrukcja, którą właśnie teraz stworzyłam. Tak jak Katarzyna Wielka, Dickinson jest bardzo luźno oparty na biografii poetki. Raczej nie ma żadnego pierwowzoru ani książkowego, ani biograficznego. Po prostu wzięta jest postać i bardzo mocno współcześniona, bardzo mocno osadzona w takich okolicznościach, które nam przypominają dzisiejsze czasy, a nie koniec XIX wieku. Biografia jest takim tłem, bo właściwie mamy opowieść o dziewczynie, która jest bardzo współczesna, bo mamy feministkę, myślącą bardzo samodzielnie, którą krępują różne społeczne wzory zachowań, różne społeczne ograniczenia i konwenanse. Mamy świetną muzykę, która jest właściwie równoprawną częścią tego serialu. To znaczy ten serial bez tej muzyki straciłby moim zdaniem połowę uroku. Jest też dużo wizualnych takich trików i zabiegów, które mają sprawić, że ten serial jest niezwykły, bo na przykład w różnych momentach pojawiają się fragmenty wierszy na ekranie Emily Dickinson i to jest bardzo dobry i bardzo dopełniający tę produkcję zabieg. I są też absurdalne sytuacje, jak na przykład randki ze śmiercią, którą grał Wiz Khalifa, więc to też jest świetna rola, nieco absurdalna. Tak jak powiedziałaś, jest mnóstwo muzyki i to muzyki bardzo współczesnej, więcej chyba hip-hopu niż w Katarzynie Wielkiej, jednak niż w The Great tutaj występuje. Ja w Emily faktycznie też cenię to, że to jest historia o emancypacji, o wyzwalaniu się z reguł, o byciu buntowniczką w bardzo konserwatywnym świecie, o niepasowaniu do reszty otoczenia. To też jest w Katarzynie. A poza tym jest to właśnie serial, który jest zabawny i potrafi wzruszyć. I rzeczywiście mnie wciągnął. To jest serial, który nie jest w Polsce popularny, pewnie ze względu na to również, że jest dostępny na platformie Apple TV+, która jeszcze nie jest tak bardzo popularna właśnie u nas i w ogóle nie jest tak bardzo popularna, ale to jest jedna z najlepszych produkcji, które tam można znaleźć. To prawda, a właściwie to jest jedna z mniejszych produkcji, dla której warto zajrzeć na tę platformę, bo rzeczywiście start tej platformy to nie był duży sukces. W tym serialu jest też sporo takich wątków, które sprawią, że dla tych widzów i widzek, dla których różnego rodzaju złamanie całkowite konwenansów jest nie do zaakceptowania, sprawi, że ten serial nie będzie sprawiał frajdy, bo bohaterowie Dickinson kochają hip-hop, twerkują,
mają różne przygody seksualne, o których raczej nie było mowy w tamtych czasach. Mamy nawet historię z wyciekiem zdjęć, oczywiście nie zdjęć, nagiej koleżanki, nagiej jednej z bohaterek. Więc jest dużo takich bardzo współczesnych historii, właściwie momentami przypominających wątki z Euphoria czy Sex Education niż z serialu historycznego. No tak, rzeczywiście osoby, które mają dość konserwatywne podejście do seriali historycznych, czy w ogóle do produkcji historycznych, będą niezadowoleni. Tak jak w Katarzynie, tak jak w serialu Katarzynie Wielkiej na jej dworze, no dwór jest powiedzmy rasowo bardzo zróżnicowany, co dobrze wiemy nie było możliwe w carskiej Rosji. Tak tutaj też są różne sytuacje, które nie miały miejsca, nie miały możliwości mieć miejsca akurat w tamtym czasie, ale tamtą ci twórcy seriali mówią wprost, twórcy seriali, serialu Dickinson też tam mówią wprost. To nie jest tak, że my chcemy opowiedzieć wam wierną historię Dickinson, chcemy oddać nastrój, oddać klimat, a jednocześnie mocno przybliżyć i to na pewno im się udało, bo ja też po tym serialu sobie sięgnęłam po twórczość Dickinson, że właśnie przybliżyć postać tej kobiety, że niekoniecznie musimy mówić o niej 100% prawdy, tego można się dowiedzieć z książek, można sobie przeczytać jakieś opracowanie na jej temat biograficzne, a tutaj po prostu pobawić się i zaciekawić tą postacią właśnie. My polecamy serial Dickinson do obejrzenia na platformie Apple TV+. Teraz przyszedł czas na serial, który nie do końca jest serialem biograficznym skupionym na kobiecie, bo głównych bohaterów jest tu dwoje, to para, a chodzi o serial Fosse Verdon, jeden z najgłośniejszych seriali minionego roku, który śledzi życie, współpracę oraz miłość, a czasami nienawiść wyjątkowej pary współpracującej ze sobą na Broadwayu. Chodzi o Boba Fosse i Gwen Verdon, czyli tancerki i choreografa. On jest wizjonerem, tworzy filmy, tworzy musicale. Ona jest jego inspiracją, chociaż mnie wkurza trochę takie mówienie, że ona jest tylko jego inspiracją. Tak naprawdę jest ciężko pracującą, również aktorką, tancerką, ale również i choreografką, i reżyserką, czyli wspiera męża w swoich, w jego działaniach, często no, nie dostając za to odpowiedniego szacunku. W rolach głównych Sam Rockwell i Michelle Williams. I myślę, że ten serial też trafił do naszego zestawienia tych seriali o kobietach, bo jednak Michelle Williams w tym serialu to jest najjaśniejszy punkt, najjaśniejsza gwiazda, niesamowita rola. Naprawdę byłam pod wielkim wrażeniem tej kreacji stworzonej przez Williams i przez i tej ewolucji, którą przechodzi ta bohaterka przez te ileś odcinków. Rzeczywiście jest to właściwie dość klasyczna historia. Mamy mężczyznę, który czerpie profity z tego, że jego partnerka jest bardzo zdolna, utalentowana i pracowita. W pewnym momencie ją zostawia i rozpada się ten związek ze względu na jego pozamałżeńskie romanse z dużo młodszymi kobietami. Mimo wszystko oni cały czas pracują razem, cały czas udaje im się wspólnie funkcjonować. Mamy też historię kryzysu zdrowia psychicznego, mamy bardzo ciekawie opowiedzianą historię ich córki. Są też wątki tego, co to w tamtym czasie oznaczało dla aktorki, tancerki starzeć się, ponieważ mamy scenę, kiedy Verdon, mając 50 kilka lat, śpiewa i gra Roxy Hart, czyli główną bohaterkę 20-kilkuletnią musicalu Chicago, który wspólnie robią. No naprawdę bardzo interesujący serial. Wydaje mi się, że najlepszy w naszym zestawieniu. No, z tym akurat bym polemizowała, ale na pewno jeszcze chyba przyjdzie czas na mój ulubiony serial w tym zestawieniu. Ale masz rację, po tych trzech produkcjach, które już omówiłyśmy w tym momencie, to jest serial najbardziej dramatyczny, najmniej komediowy i też najmniej wyszlifowany, najmniej wygładzony, pomimo tego, że w produkcji zaangażowała się córka małżeństwa Fosse Verdon, to zostawiła troszeczkę zaśniedziałych elementów na biografiach swoich rodziców, nie pokazuje ich tylko i wyłącznie z dobrej strony, są też tam bardzo
mroczne sytuacje, w których zarówno Bob Fosse brał udział właśnie przez to, co powiedziałaś, ale też również przez swoje uzależnienie alkoholowe. Więc jest to na pewno opowieść o ludziach z krwi i kości. No i do tego ten Broadway, jeśli ktoś fascynuje się właśnie fantastyczną historią z lat 50., 60., 70., bo przecież ta ich współpraca trwała pół wieku, na pewno odnajdzie w tym serialu wszystko, czego potrzebuje i nie tylko też na pandemię. Michelle Williams za tę rolę otrzymała Złoty Glob i Nagrodę Emmy. Myślę, że bardzo zasłużone nagrody, ale też właściwie ta historia jest klasyczna, ale pokazana z nieklasycznej perspektywy, bo jednak w tym związku to Gwen jest tą mocniejszą, mądrzejszą, bardziej odpowiedzialną. No jak w życiu. No jak w życiu, ale zwykle te historie są takie, że to kobieta w jakiś sposób upada albo traci sens życia, kiedy mężczyzna ją zostawia, a to jest często w tych historiach, a tutaj widać, jak ona się właściwie emancypuje od Boba i staje się oddzielną artystką i właściwie to wszystko jej wychodzi na dobre, bo scena jest dla niej najważniejsza i najbardziej istotna, więc no, wydaje mi się, że to jest naprawdę serial, który trzeba obejrzeć, bo też to, jak Michelle Williams nauczyła się tańczyć, ja się będę nią zachwycać przez cały czas opowiadania o tym serialu, bo wydaje mi się, że bez niej, mimo że Sam Rockwell też daje radę, to bez niej ten serial nie miałby racji bytu. No tak samo jak bez Gwen Verdon Bob Fosse nie miałoby racji bytu. Bardzo mnie to cieszy, że oprócz serialu Fosse Verdon na HBO Go można obejrzeć film Cały ten zgiełk, czyli taką biograficzną wizję, a wręcz autobiograficzną wizję życia Boba Fosse. Tam to na nim skupia się uwaga, ale jednak serial mi się bardziej podobał. Polecamy obie produkcje do obejrzenia na HBO i HBO Go. A teraz najbardziej feministyczna historia. Mrs. America, serial, który też trudno właściwie nazwać serialem biograficznym, chociaż był reklamowany jako opowieść o Phyllis Schlafly, czyli konserwatywnej amerykańskiej działaczce, która próbowała nie dopuścić do przegłosowania w niektórych stanach w Ameryce tak zwanej ERA, czyli poprawki o równych prawach, zrównujących prawa kobiet i mężczyzn. Nie można nazwać tego serialem biograficznym o niej, ponieważ właściwie to jest serial biograficzny o tej poprawce. I o innych kobietach. Każdy z odcinków oczywiście nosi imię kolejnej kobiety, która jest ważna w tym serialu. I są to osoby z dwóch stron barykady. Po jednej stronie są właśnie kobiety od Phyllis Schlafly, czyli republikanki, które protestują, które są gospodyniami domowymi, chcą nimi zostać i widzą w tej poprawce w konstytucjonalnej jakieś wielkie zagrożenie. Dlatego się jednoczą, tworzą organizacje i ich głównymi oponentkami są feministki. Są feministki, które w tym momencie, w latach 70. zaczęły zyskiwać na popularności, na wpływach również politycznych. Między innymi są tutaj reprezentowane przez Belle Abzug czy przez Glorię Steinem. I to jest niezwykle ciekawe starcie, ponieważ obie strony tej barykady są pokazane w sposób empatyczny i interesujący. To znaczy, ja byłam zaskoczona, że postać tworzona przez Cate Blanchett, bo to ona gra właśnie Phyllis Schlafly, czyli tą konserwatywną liderkę, o której opowiadałaś, jest pokazana w tak empatyczny i ciekawy sposób, bo właściwie ona mi się kojarzyła z tych trailerów jako taka właśnie Cruella de Mon trochę. To jest to ta kobieta, która zablokowała, właściwie w jakiś sposób zniszczyła w tamtych latach możliwości kobiet i właśnie przejścia tej poprawki, która dawała kobietom wiele praw. No ale, a sama będąc właściwie
beneficjentką różnych emancypacyjnych możliwości i właściwie jej ten szklany sufit też doskwierał, bo ona zajmowała się obronnością i bardzo interesująco dyskutowała publicznie z mężczyznami na temat obronności Stanów Zjednoczonych i zagrożenia płynącego z polityki Związku Radzieckiego. Chciała zostać kongresmenką, przemawiała, stała się liderką. Właściwie to, że była kobietą, często jej przeszkadzało, żeby wejść wyżej, bo kompetencje i intelektualne, i przywódcze miała naprawdę rozwinięte, a jednocześnie walczyła z tym, że kobiety mogą robić to samo, co mężczyźni i mieć takie same prawa. No, bardzo interesująca koncepcja. Fascynująca, szczególnie, że nie chcę tutaj zdradzać wszystkich szczegółów, ale to akurat wiemy z biografii Phyllis Schlafly, więc mam nadzieję, że nie robię tutaj wielkich spoilerów. Jeden z jej synów jest gejem i jest to opowiedziana historia tego, w jaki sposób Phyllis Schlafly musiała się z tym pogodzić i w jaki sposób też cała jej rodzina, która była bardzo konserwatywna i która była homofobiczna, musiała się z tym zmierzyć. Im dalej w ten serial, tym bardziej go lubię. Jak omawiałyśmy go kilka tygodni temu przy naszym zestawieniu wątków aborcyjnych w serialach, to nie widziałyśmy go w całości, nie widziałyśmy aż tyle odcinków, które teraz można już obejrzeć na HBO Go i on jest z każdym odcinkiem lepszy. I tutaj uważam, że ten serial, abstrahując od tego, jak bardzo jest on o kobietach, o prawach kobiet, o tym uwalnianiu się, wchodzeniu w politykę, ten serial też jest o organizacjach. O partiach, o polityce, o organizacjach pozarządowych, o tym, jaka jest dynamika w takiej organizacji, o walce o władzę, o tym, jak trzeba się dogadywać, o tym, jak trzeba zawierać kompromisy, o tym, że zarówno i konserwatystki, i liberałki, czy feministki mierzą się z tymi samymi problemami, wykluczeniem ze świata mężczyzn, tym, że ktoś chce je użyć w swojej politycznej walce, tym, że same chcą, nie wiem, niektóre walczą o władzę. No jest fascynująca opowieść. Wydaje mi się, że każda osoba, która kiedykolwiek była w jakiejkolwiek organizacji, i to niekoniecznie politycznej, i niekoniecznie sformalizowanej, odnajdzie tam różne mechanizmy, które właśnie takimi grupami rządzą. To prawda. I też to, że widzimy, jak te feministki wewnątrz się różniły i jak republikanki wewnątrz się różniły. I uważam, tak, że to jest też bardzo interesujące, bo lubimy myśleć o takich dwóch stronach sporu jako o bardzo jednolitych bytach i o tym, że ludzie, którzy są określani takim słowem, myślą tak i mają taki pakiet poglądów, ci myślą tak i właściwie są grupy, które ze sobą walczą. A okazuje się, że to jest wszystko bardziej zniuansowane i ten serial świetnie to pokazuje. Więc on ma bardzo dużo, bardzo mocnych wątków i kwestii. Ja myślę, że to jest serial, który też trzeba zobaczyć i ja go bardzo polecam, bo przy tym wszystkim, czyli przy całej tej wartości merytorycznej i takiej poglądowej i historycznej, jest też świetnie zagrany i naprawdę z przyjemnością to się ogląda. I ma taki powiew tych lat 70. Nawet stroje wprowadza. Tak, jest disco, takie disco wprowadzenie z świetną grafiką, która nawiązuje do kolorystyki, wzorów, które były modne w latach 70. Te ubrania dziewczyn są świetne, one są wystylizowane. To jak grupa konserwatystek wygląda w tych swoich blazerkach, bliźniaczkach, sweterkach. Tak, i feministki, które chodzą w jeansach, wysokich obcasach i mają włosy pod pachami. No, to się przyjemnie ogląda z takiej warstwy wizualnej. Tak, to wygląda jakby one były żołnierkami różnych wojsk, prawda? Tak. Które mają inne mundury tak naprawdę. Bardzo dużo wartościowych rzeczy w tym serialu, bardzo go polecamy. Mrs. America do obejrzenia na HBO i HBO Go. I to był ostatni serial o kobietach, o biografiach, które dla Państwa przygotowałyśmy. Jak zwykle zapraszamy na tok.fm.pl, gdzie więcej polecajek serialowych. Warto tam zajrzeć i zobaczyć, na co warto rzucić okiem. I zapraszamy też na nasze media społecznościowe. Profil na Facebooku, profil na Instagramie. Można też do nas pisać seriale@tok.fm. A teraz żegnamy się z Państwem. Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz. Do usłyszenia. W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale.
to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.